Taszbór, nazywam się Artur Stańczyk, jestem właścicielem firmy Horn Art, gdzie wykonujemy i projektujemy meble z Poroża. Jest to w Polsce pierwszy sklep tego rodzaju z takimi rzeczami, z takimi meblami. Jeszcze chciałem na początku powiedzieć, że żadne zwierzę nie ucierpiało na skutek naszych produktów, czyli meble, które tutaj posiadamy, są wykonane ze zrzutów jeleni, zrzutów koziołków, danieli i łosi. Nasze meble cechują się bardzo wysoką jakością. Jest to specjalnie wyselekcjonowane Poroże do tego, aby wykonać tego rodzaju meble czy żyrandole. Również mamy bardzo wysoką jakość skór, do które są używane do foteli czy do kanap. Mianowicie w naszej ofercie posiadamy, jeżeli chodzi o meble, to są fotele, kanapy, ławy, stoliki, taborety, pufy, tego rodzaju rzeczy. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to są żyrandole, kinkiety, lampy stojące. Jeszcze lepiej zapomniałem o wyszakach, które tutaj mamy po prawej i po lewej stronie. Dotknąłem jeszcze łosia. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to już mówiłem. Jeżeli chodzi o takie drobne rzeczy, to są świeczniki tego rodzaju, krzyżyki, takie bola, takie co ja tu mam na przykład z motywem dzika, ale już jesteśmy też, pokażę. Tu mam motyw jelenia, tutaj jest koziołek, tutaj jest też koziołek w innej formie i tutaj mamy sowę. Wykonujemy również meble na indywidualne zamówienia klienta. Różnego rodzaju wielkości ławy, które klient potrzebuje do swojego gabinetu, czy do swojej restauracji, czy do jakiejś sali konferencyjnej. Możemy wykonać również dowolny żyrandol o dowolnych wymiarach. Dowolna wysokość, szerokość. Ostatnio robiliśmy też żyrandol 1,80 m na 1,80 m, też tam na zamówienie było, ale tutaj u siebie w sklepie posiadamy żyrandole takie standardowe, że tak powiem, 70-80, średnicy wysokość 60, są też nawet po 1,50 m, 1,40 m tutaj, także są dostępne na miejscu, można przyjechać, zobaczyć, obejrzeć. Odnośnie jeszcze naszych produktów, staramy się, żeby one były ekskluzywne przede wszystkim, to jest najważniejsze, ale również jeżeli chodzi o fotele wygodne, czyli tak zwane fotele tronowe. Po prostu można w nich wygodnie sobie zasiąść. Jeżeli wykonujemy na przykład jakieś rzeźby, to też staramy się, żeby to wyglądało jak najlepiej. Wszystko przede wszystkim chodzi o detale, żeby były wykonane bardzo dokładnie. Może tutaj pokażę taką łopatę łosia. Proszę zobaczyć. Dwa byki łosia rokujące się już na polanie. O, takie rzeczy też robimy, grawerunki na głęboko. Też możemy wykonać na zamówienie klienta indywidualny projekt. Pamiętam, że zrobiliśmy też ze zdjęcia z młodej pary, gdzie sygnalista, kolega myśliwy, razem z małżonką przy ambonie, i to też jest wygrawerowane. Można zobaczyć na stronie naszej, na stronie internetowej, to jest www.meblezporoza.com, bez polskich znaków. Zresztą będzie link pod filmem, także będzie sobie można zobaczyć. Co jeszcze wykonujemy? No wszystko, co jest możliwe z Poroża, tak? Barki, kolędniki, różnego rodzaju, też jakieś może nietypowe, co było zamówienie, łóżko.
Łóżko też byśmy robili, jest na stronie, można zobaczyć. Bardzo wygodne podobno, bo to do klienta było zrobione i wytrzymało, że tak powiem, pierwszą noc. Także było zrobione doskonale i też, jak mówiłem wcześniej, wysoka jakość poroża, specjalnie wyselekcjonowane poroże do tego, aby cały efekt końcowy zapierał dech w piersiach. Dzisiaj ten pierwszy odcinek jest taki ogólny. Chciałem ogólnie przedstawić tutaj, że mamy, że w ogóle jest taki sklep w Polsce otwarty. Można przyjechać, zobaczyć. Też będzie podane, gdzie ten sklep się znajduje. Może powiem też, Gruzielec Nowy 9, to jest województwo wielkopolskie, między Ostrowem Wielkopolskim a Kaliszem, albo między Wrocławiem a Poznaniem. Tu jest 100 km, tu jest 100 km, także można sobie zobaczyć na mapie. Następnie, jeżeli są klienci, zapraszam, mówię wszystkich, żeby sobie obejrzeli na stronie, jeżeli mają ochotę zobaczyć w realu, jak to wygląda, również zapraszam. W zeszłym roku byliśmy na targach w Poznaniu, w Lublinie, w Ostródzie, w Sosnowcu, w Puszczy Żagańskiej, także kto był na nich i kto miał okazję zobaczyć nasze produkty, mógł sobie oczywiście zdjęcia porobić. Bardzo dużo osób było robiących sobie zdjęcia, przymierzających się do foteli, które już tam wizje były, aby do gabinetu gdzieś tam postawić się do biurka jakiegoś. Także zainteresowanie było. Mówię, to jest pierwszy odcinek, który realizujemy. Będą następne odcinki, wtedy będziemy po kolei omawiać każdy produkt. Dzisiaj jest tak ogólnikowo, aby zrobić wstęp do dalszych części. Także uważam, że nasze produkty spełniają jak najbardziej oczekiwania klientów, którzy potrzebują jakichś nowych produktów, które są niedostępne gdzie są niedostępne w każdym innym sklepie, bo nie ma po prostu takich produktów. Także jest to, jeszcze raz mówię, pierwszy sklep w Polsce, który można przyjechać sobie zobaczyć, pooglądać, coś mogę doradzić, jak ktoś będzie potrzebował jakiś dany produkt. Mówię, wykonujemy też na indywidualne zamówienia. Jest tego sporo. Także wszystkich jeszcze raz zapraszam do sklepu, oczywiście online i tutaj do mnie na rozmowę, wypijemy kawę, porozmawiamy. Także jest tutaj co wybrać, tak powiem. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz pozdrawiam i w takim razie do zobaczenia w kolejnych naszych odcinkach. Wszystkiego dobrego. Dasz Bór, pozdrawiam.